Pewnie powinienem stwierdzić, że tylko na naszej planecie istnieje życie. Ale jeśli istnieje również na innej planecie, możemy przewidzieć, jakie przybiera formy. Podstawowe prawa ewolucji są uniwersalne, więc powinny mieć takie samo zastosowanie w świecie obcych, jak w naszym. Wiemy, że żywe organizmy potrzebują energii lub pożywienia, żeby rosnąć i się rozmnażać. To różni je na przykład od skał. Ale kiedy różne gatunki rywalizują ze sobą, by zdobyć pokarm, rozpoczyna się tak zwany ewolucyjny wyścig zbrojeń. Zmysły, budowa ciała i zdolność poruszania się ewoluuje za sprawą selekcji naturalnej. W każdym ekosystemie powstaje łańcuch pokarmowy. Na końcu każdego takiego łańcucha jest drapieżnik. Tak samo w innych światach, w których żyje wiele gatunków. Patrzcie. Jest. Piękne stworzenie. Piękne i niebezpieczne. Skorpiony to groźne drapieżniki, ale na pustyniach ofiar może być niewiele. Te stworzenia mogą wędrować przez miesiąc, nic nie jedząc. Ale kiedy trafią na pożywienie, muszą odnieść sukces. Dlatego wykształciły się u nich wyostrzone zmysły. Mają kilka par oczu i wyczuwają wibracje poprzez włoski na nogach i ogonie, dzięki czemu mogą schwytać ofiarę. Dość tego znęcania się. Wypuszczę go, żeby wrócił do swoich nocnych łowów. Ma cztery pary nóg, dzięki którym szybko się porusza. A szczypce i jadowity kolec umożliwiają mu skuteczne polowanie. Gdybyśmy mieli wymyślić stworzenie do horroru, wyglądałoby właśnie tak. Kiedy ludzie myślą o kosmitach, często wyobrażają sobie szybujące kule i latające potwory spaghetti. Zapominają, że wszystkie stworzenia na Ziemi i w kosmosie mają takie same podstawowe potrzeby – jedzenia, wzrostu i rozmnażania. Nie mówię, że na obcych planetach będą żyć takie właśnie skorpiony, ale jeśli jest tam podobne środowisko i stworzenia muszą się mierzyć z podobnymi przeciwnościami, to za sprawą selekcji naturalnej mogą powstać podobne formy życia. Mogą tam być stworzenia z oczami, nogami i otworem gębowym. Niektóre mogą być śmiertelnie niebezpieczne, tak jak na Ziemi.